opowie o... O czym Piotr się zdaje, tam opowiada. Nie będę improwizował. Nie, poważnie. Kto jest wyłączony, że... Piotr, kolejny słów na temat... Na temat dobra, to podróż mi i... Dobra, okej. Ja postaram się tak w miarę treściwie, ponieważ na pewno, że fajnie stało się tak gdzieś tam pod koniec. Ponieważ część wątków, które sobie zaplanowałem, one się już po drodze przemknęły, stąd postaram się jakby nie powtarzać, stąd to moje wystąpienie będzie fajnie. To tak, punktem wyjścia tak sobie wymyśliłem, że gdzieś tam wątek przewodnim jest pewnie lewy, tak? Kształcenia odległość, gdzieś tam cały czas o tym mówimy. I to jest tak, że na poziomie tym centralnym to na przykład dwa duże projekty systemowe, czyli mamy to cyfrową szkołę, plus szkoły wioski dla kształcenia zawodowego. Jak się jest tam w Warszawie, takie mam wrażenie, że są takie czary małe, jak się dużo robi, jak to jest świetnie i w ogóle no, super. No jest ta druga strona medalu, czyli powiedzmy no, takie szkoły, które ja gdzieś tam reprezentuję, chciałem za taką chwilę. I tam ta rzeczywistość troszeczkę jest inna. No, nie czarujmy się. I to są takie dwa światy, mam wrażenie, że przysłowiowa słowy Warszawa nie potrafi jakby nas zatłumaczyć, że no, trochę mamy inne potrzeby. Nie wszystko to, co oni proponują, się sprawdza, a poza tym takie mamy też wrażenie, że średnio to z nami skonsultowano. Znaczy, podaje się nam na tacy już coś, co my mamy jeszcze powiedzieć, że jest świetne. No okej, tych definicji, spojrzenia na e-learning jest bardzo dużo. Fajnie, bo prawo też jakby z innej strony, czy strony dowolnego oprogramowania, które ja też nie używam, gdzieś tam popieram. W ogóle wolne zasoby, no to jeszcze to jest, oprogramowanie to jest jedna kwestia, jeszcze narzędzia, aplikacje, otwarty sprzęt, ale oprócz tego zasoby. To mnie bardziej jakby kręci, bo chyba, że tutaj na sprzęcie to już średnio się zna. No i okej. I teraz, ponieważ jakby projekt Państwu pokażę, nam, projekt związany pod nazwą, pod szyldem Fabryka e-learningu, czyli to jest projekt, który Szymon jest w nim zamieszany, Szymona Mans i Fundacja Marchewkowe Pole. To jest jeden z projektów i my tak na takie potrzeby właśnie szkolne sobie wymyśliliśmy, że nie definiujemy e-learningu, tylko mówimy, że pod tym szyldem, tym pojęciem kryje się społeczność, tak, nas, tak? Zasoby, no i narzędzia. Wiadomo, trzy takie słowa, nic nieznaczące, ale żeby fajnie brzmiało i dobrze się sprzedawało, no to tak sobie to zamyśliliśmy. I jakby dzięki temu, że to bardziej opisujemy i definiujemy, to można tam włożyć wszystko, co nas interesuje. To jest jakby pierwszy punkt wyjścia. Drugi punkt wyjścia, Ewa chyba to wspominała, że te projekty, które jesteśmy zaangażowani, teraz jeszcze jakby w Big Logi, czyli Szymona Mans, ta fabryka, która gdzieś tam włączy, czy tam Republika Edukacji, w którą jestem zaangażowany, czy teraz jakiś nowy projekt, moja żona wymyśliła, Akademia Smaku, to są wszystko projekty, które mają charakter bardziej edukacyjny niż szkolny. Co to w praktyce to oznacza? Po pierwsze, oznacza, że nie jest przypisane do konkretnej szkoły. Po drugie oznacza dzięki temu, że jakby partnerzy są z różnych bańków tych partnerów. Dzięki temu oni muszą się dogadywać i każdy ma jakby coś dodane. Czy coś tam wnosi, coś z tego wynosi. I to jest taki plus. Czyli z jednej strony to jest fundacja, a z drugiej strony to jest znane koleżanki. To są pozyskiwanie na przykład sponsorów w przypadku Akademii Smaku, ponieważ taki sponsor chętnie wejdzie, ale jestem w ogóle zaskoczony. Obiecałem, że nie wspomnę o tym, bo ja jestem w szoku. Miesiąc projektu, który jeszcze strony nie jest strona internetowa odpalona, oczywiście ja sobie odpowiadam, ale już iluś tam sponsorów się znalazło, tak? Trzeci warsztat poszedł. Nie ukrywam, że gdzieś tam troszeczkę, i to jest też właśnie ten edukacyjny charakter, gdzieś tam to jest jeszcze mało osiągnięte za jego zgodą, żeby była jasność. No ale okej, jak jest coś fajnego, to czemu tego nie przenieść do Trzcianki? 500 km dalej, tak? Te warsztaty z przedszkolakami pierwsze, okej, okay, no to ze strony gdzieś tam mans jest, sam pomysł. Oczywiście to jest trochę inna, inne środowisko, troszeczkę inaczej to jest skonfigurowane, ale okej. Okay. Przedszkole, szkoła, czyli również te partnerzy szkolne, czy to
powiązany czysto ze światem. No bo powiedzmy tam fundacja to już niesie sobie. Sponsorom się to podoba, dlatego że wszystko jest prostsze. W szkole każda rzecz to musi to przejść tam całą swoją procedurę i to jest pewien krok. Najtrudniej było, że tak powiem, pozyskać na partnerskich warunkach szkołę, która by udostępniła nam, czyli temu projektowi, pracownik. Tłumacząc, Przecież wy macie darmową promocję, już my wam załatwiamy jest okres rekrutacji i tak dalej, sam zysk. Nie, bo oni by to swoim szyldem chcieliby to, to jest ich. Tak? No z drugiej strony dają tylko pracownię, nic więcej. No, ale na pracownię to musi zdany powiat. No słuchaj, no oczywiście, że nieprawda, ale, ale tak jest, bo tak jest niepisane u nas, że pan teraz sobie życzy na wiele. No dobrze, tylko że to trwa, tak? Za tydzień są warsztaty, jest inicjatywa, są sponsorze, są pieniądze, jest wszystko, tylko chcemy mieć miejsce. Nie można podjąć decyzji, bo zarząd. Zarząd to jest raz w miesiącu. No to są chore rzeczy. No okej, okay. tyle na ten temat, bo się mam streszczać. Okej, okay. To jest zwykła, można powiedzieć, stronka internetowa. Ja byś mógł nam się ustawić do kawy. A, zapomniałem. Dziękuję bardzo, że ten przerywnik. Weźmy za biurko, tam będzie... Przestań za biurko, ale... Okej, zwykła stronka postawiona na Joomla, czyli też na skrypcie, który jest za free. Jest chyba też wolny, bo jest... Także nie ma problemu. No można powiedzieć, szału nie ma, ale ja wam, że to jest fajne wspólne dzieło Szymona i tutaj nasze, tak? Mogę tak mówić, nasze. Jest ta część, która dotyczy jakby naszego spojrzenia na edukację, to są blogi. Za każde słowo odpowiadamy tutaj indywidualnie, bo niestety nie zawsze piszemy, że jest świetnie. A nie wstydzimy się tego, o czym piszemy. Tak? Szczerze. Który tu chodzi? No dobrze, ale to jakby jest istota sprawy. Czyli ta karuzela myśli to powiedzmy, że takie bardziej nasze programowe teksty. I to są trzy rzeczy, które nas w szczególności interesują. Czyli te zasoby, jako takie pojęcie najszersze, gdzieś tam taki też artykulik wmodziłem, jakby tłumacząc, jak my to rozumiemy. Czyli mamy te zasoby, mamy te e-booki i mamy podręcznik. I tutaj muszę... to jest nagrywane. Dobra, okej, okay, powiem to. Jeżeli chodzi o podręcznik, cyfrową szkołę w tym segmencie podręcznikowy, to ja jestem troszeczkę rozczarowany. Dlatego, że liczyłem na jakąś fajną aplikację, właśnie na otwartą, tutaj do Rafała, którą będziemy mogli sobie ściągnąć. Każdy z nas będzie mógł sobie załadować swoje zasoby, które mamy. Jeżeli to będzie aplikacja, którą uczeń sobie... uczeń, nauczyciel to przygotuje, czyli on przygotuje zasoby, wrzuci sobie tą aplikację, a uczeń tą aplikację z tymi już zasobami podciągnie pod na tablet, na telefon komórkowy sobie ściągnie. Ja będę mógł ten podręcznik w jakiś sposób zmieniać, tak? Dostosowywać do danej klasy, do danej grupy, nauczanie indywidualne, co roku inne, bo mam nowe zasoby, te zasoby pozyskuję sobie z sieci, sami tworzę. Oczywiście są one na otwarcie licencji. I wiem, że jestem nagrywany i nie wstydzę się tego. PCSS robi właśnie ten podręcznik dla OLE, a podręcznik do informatyki robi Politechnika Łódzka. Zarówno z PCSS-em, jak i z Politechniką Łódzką, my jako fundacja, jeszcze tam parę innych osób, Fundacja Nowoczesna Polska, Koalicja Otwartej Edukacji, my chcieliśmy pomóc. Cały czas mówiliśmy o spotkaniu. My mówiliśmy, że nawet przekażemy na licencji CC te rzeczy, które zrobiliśmy w programie swojej, żeby oni mogli po prostu je wykorzystać. Dla nas nie ma problemu. Mimo, że koordynator tego projektu... Oni robią sami. Oni po prostu robią sami. Tak, właśnie teraz właśnie do tego jakby włączyć. Co będzie w ramach tego? Będzie taka aplikacja, która będzie taka prawie platformą jakąś tam. Tak, czyli jeżeli znacie Solaris, taki portal, który jeszcze żyje, też go gdzieś tutaj opisałem ostatnio bez komentarza, bo on żyje, znaczy no jest. Życie po życiu, o, ma drugie życie, bo trochę zliftingowany jest wygląd teraz, jak ktoś wchodził ostatnio i tylko tyle.
No to te e-podręczniki... Ale e-podręczniki kosztują więcej. 18 podręczników to będzie najdroższy podręcznik, który jest za darmo, ale zarazem najdroższy podręcznik, jaki chyba stworzą. Powiedzmy, raptem 18, program nie pamiętam, już raptem... 54. 50, dziękuję za pomoc. 3 miliony za podręcznik. Tak? Za darmo. Który tak naprawdę będzie bazą zasobów. Dokładnie. A to nie o to chodzi. Czym innym jest, przynajmniej tu tak ja to sobie widzę i definiuję, czym innym jest e-podręcznik, a czym innym są bazy zasobów. Bo bazy zasobów to na przykład ta platforma Moodle, tak, z której nauczyciele korzystają, jak to któryś tam znany bloger powiedział, że to tabelkowa, ale ten znany bloger, pozdrawiam go, pracuje w firmie komercyjnej i on ma dostęp do platformy, która kosztuje kupę pieniędzy. Ja też pracowałem na platformie komercyjnej, która w Krośnie byliśmy, prezentował któryś tam z naszych kolegów, bo w ramach programu innego to kupili. Ale to są dziesiątki tysięcy złotych lub setki. Natomiast my mamy kłopot z przedłużaczem. Ja już Szymonowi opowiadam anegdotę, to powiem wam anegdotę, bo wiem, że czas goni. Ja ostatnio na klawiaturę naklejałem sam przylepne literki, bo mi się akurat A, Z, I, S najczęściej wyciera. I to jest mój dylemat, bo ja wiem, że nie ma kasy, no i pani dyrektor powiedziała, porad sobie. No to sobie poradziłem, miałem jeszcze opcję B, korektor. Śmieszne? Nie. Nieprawdziwe. To jest poniedziałek w mojej pracy. No okej, to o czym my tak naprawdę rozmawiamy. Więc ja się cieszę, że na przykład mamy tego Moodla, Szymon, powiedzmy swojego, i ta szkoła Moodle, o której też jeszcze dwa słowa chcę powiedzieć. Dobrze. Te zasoby, bo to jest coś, o co ja bardzo walczę, żeby te zasoby były otwarte, w tym sensie, że każdy z nauczycieli mógł sobie skonfigurować swoją bazę zasobów na podstawie tego, co jest w necie. Dlaczego tego nie ma? Ciągle zadaję sobie to pytanie, nawiązując do szkolenia, które byliśmy wspólnie z Szymonem, to cały czas to pytanie zadaję nauczycielom sam sobie. Mam takie wrażenie, że albo te szuflady są puste, nas, albo nie chcemy się nimi dzielić. No bo to jest prosta zasada, tak? Ewa ma fajne zadanie, ja mam fajne zadanie. Ja nie chcę, żeby Ewa mi to zadarła, bo dał. Ja zamiętam swoje coś. Żeby te bazy tworzyć. No, tak naprawdę, jeżeli wejdziecie do neta i chcecie coś z czegoś skorzystać i chcecie to zrobić w sposób legalny, to okaże się, że aż tak dużo tego nie ma. Tak? Bo na stronie jest napisane, że wszelkie prawa zastrzeżone, tak? Z tego, że administrator zapomniał zmienić stopkę, no. Tak? Tak jest. No i te wszystkie programy unijne, które robi się za ciężkie pieniądze, Wielkopolska, tamto, siamto, łódzkie. Wszyscy mają jakieś zasoby, tylko może tam tylko wejść ten, kto brał udział. Jeśli tam jeszcze to nie jest otwarte. Tyle opracowań, tyle scenariuszy, tyle... Teraz wszystko, co jest związane z Funduszu Ogólnym, zresztą administracja z relacji robi tą poprawkę do ustawy, tak? Ale jeszcze, jak poprawka będzie, to od tego dnia będzie obowiązywała, nie jesteś. Prawo nie jesteś. No tak, ja wiem, ale jest jakaś nadzieja. Pewnie nie wykorzystujemy, dlatego że po prostu są jakieś prawa zastrzeżone. Tak? Na przykład nasz program, nasz cały program z wszystkimi implementacjami jest na szkolnym. I to jeszcze wydaje na tym najbardziej liberalne. Można, tak? Bo jest zapewne też liczne. Wyobrażam sobie, że takie którzy teraz tworzą za ciężkie pieniądze, to które nauczają, są to po prostu wydawcy, nie tylko jeszcze zarabiają, to jeszcze z programów innych dostają, jeszcze opracowują, jeszcze sprzedają. Ale to jest, tak być nie powinno. To jest zakodowane, proszę Państwa, bo to koleżanka, która ode mnie, koło mnie siedzi, czy uczeń, czy student mój, nie rozumie, że jeśli tworzymy coś wspólnie, to po to tworzymy, żebyśmy mogli z tego korzystać. Na przykład zeszłego roku pracowałam taki przewodnik po normach redakcyjnych, jak umieszczać w pracach magisterskich i dyplomowych strony internetowe, jak to wszystko robić. I mój osobisty asystent, student, którego sama sobie wybrałam, mówi mi, że ja mówię, panie Ksiński, ja nie mogę tego edytować, bo pan mi to zablokował w PDF-ie. No ale pani mi tam coś zmieni. No ale po to my to robimy wspólnie, nie, żeby pan nie może tego blokować, proszę pana, mówi, bo pan jest jedną z osób, która to edytuje. No i trzeba było studentowi, młodemu człowiekowi tłumaczyć, prawda, że on nie może tego blokować, bo my musimy wszyscy na tym pracować, prawda? Także to jest takiego, że... Taki problem jest też wątek poruszony. Jest tego typu, że mam takie wrażenie,
Nasi uczniowie są na tym trzecim etapie. Tam nie jeden uczeń 2.0, tylko już 3.0, bo oni etap już nauki przeszli, bo tutaj była pustka pustynia i teraz są konsumentami tego, co jest w necie i zabawę. Natomiast jakby przeoczyli tą epokę, gdzie można było się uczyć, tak? Zgodnie z tymi postulatami też szczytnymi unijnych różnych dokumentów. No dobrze, ale oni byli, było pusto, tak jakbyśmy dopiero działkę na sekretariacie kupili, nic nie było. No i poszli sobie dalej, żeby się teraz bawią i konsumują to, co jest w necie. Dobrze, ale pytanie brzmi, na ile my nauczyciele, generalnie, bo tutaj pewnie większość, bo to wszyscy jesteśmy przygotowani i pracujemy w tej sieci, to dla nas jest norma, że jesteśmy w tym necie. Ale to tak zróbcie sobie rachunek sumienia, nasze koleżanki, nasi koledzy, na ile oni są tam w tym necie. Tak? Przepraszam bardzo, czy szczytem przygotowania szkoły, właśnie tej technologii informacyjnej, jest zakup przez organ prowadzący, mój organ prowadzący, tak? Starostę powiatu. Tablicy multimedialne, bo on myśli, że to jest już właśnie to, bo przeszliśmy z epoki kredy na epokę tablicy multimedialnej, jak nie czytam w mediach, z tabletu, czy on nie wie w ogóle, co to jest, ale nieważne, czytam, że szkoła jest teraz cyfrowo, bo zakupiono do każdej szkoły, po koniec roku zostało trochę kasy, po jednej tablicy multimedialnej. Ja teraz nie wiem, czy chodzi śmiać. Ja przyznam Państwu szczerze, że pracuję w kilku szkołach, a dokładnie w 4,5. Tylko jedną osobę, która pracuje wśród nauczycieli, a jest ich kilkuset w zasadzie, to trzeba rozliczyć, która stosuje z nich tablicę multimedialną w ogóle. Ja nie. A tablicę multimedialną, to ile u nas jest? Trzy. Ile? Trzy. Czy na hospitalizacji coś używał? No nie. Ale słuchajcie, nie możemy mieć do nich o to pretensji. Oni zostali inaczej wykształceni. Ewo, nie masz racji. Sorry, ja nie jestem informatykiem, nie odzywałem się, bo jestem podyplomowym informatykiem. No ja cię bardzo chwalę. Ja specjalizuję się w administracji, bo jestem po naukach społecznych, w administracji, w logistyku i w budownictwie, a informatyka to moje takie trochę hobby, uczę technologii informacyjnej. Okej, okay, tylko tyle, nie jestem informatykiem, nie umiem programować, radzę sobie jakoś. Tylko tyle, ale przepraszam bardzo, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel mianowany, on podobno ma kompetencje technologii informacyjnej. Przepraszam bardzo, stronę zrobić w dżungli, postawić kurs dżunglowski, czy to jest szczyt jakiś, no, może ciut wyżej niż zrobić prezentację w PowerPoincie. Ale PowerPoint to jest w gimnazjum. Robią też prezentację w Prezi. Halo. Ja wiem, dobra, prezentacja w Prezi, czyli PowerPoint cyfrowy. Fleszowy. Nie, w chmurze. No, drugie to. No ale już jest. Ale słuchaj, ty się nie obrażaj. Ja mówię, że taka jest rzeczywistość. Ja bronię nauczycieli. Że dyplomowany, on wszystko umie. Ja też jak pracowałam w mieście, to powiedziałam wszystkim dyrektorom, że ja bardzo przepraszam, ale państwo są dyplomowani, mianowani, w związku z tym ja gdzieś tylko mailami się posługuję. I biedni byli strasznie, bo nie dostawali o tym informacji, nie wiedzieli co i tak dalej, ale się podciągnęli, więc jeżeli postawimy te wymagania... Okay. To jest też przeskok trochę mentalnościowy, tylko że jeżeli my chcemy tego ucznia, wracamy do punktu wyjścia, tak? Jeżeli chcemy tego ucznia złapać w necie, wykorzystać to w procesie edukacyjnym, to niestety musimy chociaż gonić tych uczniów, którzy te kompetencje mają. Sam fakt, że wypełnimy w ankiecie, że jesteśmy świetni, że mamy kompetencje i że w ogóle to jest, o co się od nas chce, że jesteśmy genialni, to jeszcze no, odmieszanie, wiecie, no, herbata no, nie robi się słodsza. Tak? Tu, żeby kontakt z uczniem złapać, czyli być w tym necie, no to nie mamy opowiadać o przysłowiowym portalu społecznościowym, tylko, bo tam są ci uczniowie, opowiadać, jak to będzie fajnie, że będziemy tam wspólnie pracować, tylko trzeba na tym portalu społecznościowym być. To oni widzieli, że rzeczywiście coś się dzieje. Tak? To samo dotyczy, nie wiem, platformy, mów. Jeżeli chcemy z nimi pracować, to musimy też tam być. No sorry. Zresztą chyba tworzenie tej społeczności jest najtrudniejsze. I tak kamycza. Mianowicie, ja zawsze bardzo cenię, lubię, bywam w społecznościach, które są oparte czy skupione wokół produktu. Natomiast generalnie
mniej bywa w społecznościach, czy udziela się w społecznościach, które są tak zwanym klubem dyskusyjnym, czyli dyskutuje się o wszystkim. Tak? Uciekł z podwórka. Ja nic nie powiedziałem. Okej. Okay. Mam okazję, by to wyjaśnić. Jak sobie wyobrażam szkołę? Dwóch zajęć na koniec. No wyobrażam sobie tak. Szymon, tak? Znamy almanach, znamy Mugla. Szymona pewnie, myślę, że większość, bo tak stało, że się pewnie znamy z różnych tam przy konferencji, czy właśnie portalu społecznościowego. Okej. Okay. Tablecik, komóreczka, zasoby. Trzeba te zasoby albo stworzyć, albo te zasoby wymienić albo je szukać, zapodać na platformę, na przykład na Moodle, albo stworzyć Google, program Synthesis, na przykład, że właściwie wszystkie chyba systemy tak do czytania e-booków. I był to oczywiście nie PDF, żebyśmy, to czy ja tego nie znam, nie to samo. PDF to jest też trochę już taka kamienie upanego. Ja umieszczę na swoich stronach PDF-y, dlatego że wiem, że mam konsumenta, który no, nie poradzi sobie z czymś innym. Więc PDF pomaga mu żyć. Tak? Nie będę już utrudniał życia, tylko niech to będzie w PDF-ie. Tak to sobie wyobrażam. Proszę Państwa, uczeń, który nosi całą teczkę nauczyników tutaj. Ile to kosztuje? Ja nie będę demonstrował tego, bo ja nie jestem tutaj prelegentem celowo, bo jestem u siebie i nie chcę, żeby ta konferencja rozwicowana, że robię prelekcję pod siebie. Natomiast tak może wyglądać zestaw podręczników dla dwóch zawodów na 3 lata. Tutaj. Ma mieć zero za free, to znaczy w tym lub, sensie, że jest otwarty, nie? Tutaj. Jest ściągnięty. Jak ktoś woli pieprzyć? Lub w chmurze czy sieci. Tak, czy na platformie. No to nie kosztuje, mnie to nie kosztowało złotóweczki, a to zrobiłem przy śniadanku, dobrego okazać, że można. Tak, to jest ta technologia śniadaniowa, no, ale pisać. To się kosztowało 10 lat twojej pracy. Znaczy, to mnie kosztowało wiedzę i kosztowało na czas, prawda? I mi za to zapłacił, dlatego zwierzę. Źle powiedziałem, nikt mi nie zapłacił za zrobienie podręcznika. Tak. Okej, okay, ale zbieramy jakby te zasoby, bo każdy, jeżeli ja pracuję 22 rok w szkole, od podstawówki, gimnazjum, liceum, szkoły dla dorosłych, gdzieś tam jakieś wykładają się uczelni itd., itd. Przepraszam bardzo, ja w tej szufladzie przez 22 lata coś jakieś zasoby mam, nie? No więc to tylko trzeba gdzieś tam zebrać i pukać. Okej, okay, moja gruszka nadgryziona kosztowała 7, powiedzmy. Apple pozwiał za okrąglony dół nadgryzienie. Nadgryzienie? Tak, opatentował już. Tak? Ale on wyżej zrobił. Nie bardzo, żart oczywiście. Chciałbym, żeby, tak, ja sobie to widzę, żeby za ten rok czy dwa akurat z tych dwóch przedmiotów, dwóch zawodów, czyli technik, administracja, pójdzie na początek, bo tam zasobów mam najwięcej, ten nowy, bo tak się to składa fajnie, że można pod nowy, nową kwalifikację, to jedno. I logistyk, plus budowlańcy, dla nich ten portal nowy, który powstanie, nie w ramach tej republiki, żeby oni takie zasoby mieli, oczywiście wszystko za free. Czyli oni sobie to ściągają, plus Moodle i szkoła Moodle, bo tytuł to tajemnica szkoła Moodle, zrozumiałem. A tu już macie prezentację. No bo 10 minut na to zrobiłeś. To już tylko pokażę stronę i powiem o co chodzi. Okej. Dobrze, na czym polega tajemnica szkoły MUD? No i czym, że to jest właściwie szkoła MUD, tylko polega to na tym, że jeżeli ktoś, to jest za free, od razu powiem, za darmo. Jeżeli ktoś z szkoły MUD, bez wyłówków, no. Jeżeli ktoś z nauczycieli jest chętny, do założenia kursu, z kolegą rozmawiałem, do domu filozofii, ma, bardzo się cieszę. W szkole nie ma platformy, może nie wiedzą, jak to zrobić. Nie wiem, no różne są powody. Jest chętny, no to w ramach tej platformy, ona ma tam cztery obszary wyodrębnione, zakładamy, że on jest też administratorem, zakładamy po prostu kurs. Co on robi na tym kursie, to jest jego problem. Tak? I tam jest niżej, no to nam kurs fundacyjnego, i jest fabryka learningu, czyli tak jak się nazywa ta stronka, tu kliknij, tabelkę. No i tam są jakieś różne kursy, które są prowadzone za free, już tam nie będziemy się... Kończymy, dobrze. Na tym polega jakby ta tajemnica, w tym, że wszystkie projekty, które akurat ja wam prezentuję, one nie są finansowane ani przez pieniądze unijne, ani nie są szkolne, no tak po prostu działalność no, wolontarystyczna, co ja z tego mam, tak? Od razu powiem. No jak to, lans, nie? Nie. Zobaczymy, że mamy z tego całą kupę. No, to tyle. Dobrze, już oddaję głos dziewczynom. Jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam. Może ktoś,
kogoś zna, to na przykład, bo to często tutaj akurat wszyscy gdzieś pracujecie, albo na platformie, albo na, macie dostęp, ale są, może są nauczyciele, którzy na przykład chcieliby popróbować. My im dajemy przestrzeń, pomagamy w administrowaniu, w tym sensie, że jak ma jakiś kłopot, to mu pomagamy, ale co on robi na tym kursie, czyli tam, czy tam będzie filmik taki, czy taki, my już w to nie ingerujemy. To jest jego problem, jak on tam rozkręci to. Jeżeli mu się to spodoba, no to świetnie, to niech szuka jakby możliwości, namawia dyrektora, żeby takiego Moodla sobie w szkole uruchomili. Jeżeli mu się to nie spodoba, to chociaż mamy tą satysfakcję, spróbował, zasłonę, nie podobało się, dzięki. On mówi nam cześć, my usuwamy jego kurs, oddajemy mu jego zasoby, no i sprawa załatwiona. Czy się gotowy kurs generowany, już się niczego instalować, niczego szukać, już się nic wiedzieć, spróbować się tutaj nastalowować. Zobaczy po prostu, czym się je Moodla. Nawet z czystej ciekawości do zabawy. Nic to nie kosztuje. Mamy takie możliwości, więc z przyjemnością udostępniamy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Pytania? Otwarcie jest.